Proszę nie ściągać ozdób z choinki. Tak ma być, tak ma zostać. Swoje dzwonki masz na półce. Tu są dzwonki, tak. Tymi możesz się bawić. Tamtych nie wolno ściągać. Przyszła pora na nasz kalendarz adwentowy. Zobacz, otworzyłyśmy już taki obrazek. Co tutaj było? Ciastko. Tu wczoraj otworzyłyśmy. Co to jest? Samolot. Mhm. A teraz poczekaj, szukamy numerku 3. O tu, zobacz. 3. Otworzysz? Teraz no, otwieraj okienko. Co tam jest? Co to jest? Trąbka. A jak trąbka robi? Tutaj gra chłopiec na trąbce, tak. Dzień dobry, Vlogmas, dzień trzeci. Radosna jak skowronek, ale powiem wam szczerze, że nie wyspana. Dzisiaj znowu była pobudka, chyba o 2:30. Znowu nam się Oliwia obudziła, ale za sugestią lekarza nie poszłam do niej. Lekarz zasugerował, że nic takiego jej się nie stanie, tym bardziej, że śpi dalej w łóżeczku niemowlęcym i nie ma ściągniętego boku. My kupiliśmy taką poręcz, którą się po prostu ściąga się bok łóżeczka i montuje się taką poręcz właśnie dla toddlers. I my to kupiliśmy, aczkolwiek nie byliśmy jeszcze na tyle odważni, żeby to zamontować. I szczerze teraz z tymi akcjami w nocy nie zamierzam. Czekam, aż się to trochę uspokoi. I lekarz powiedział, że skoro śpi w łóżeczku, jest tam bezpieczna, nic sobie nie zrobi, popłacze i może pójdzie spać dalej, żeby tak od razu do niej po prostu nie lecieć. I zdarzyło się faktycznie w przeszłości parę razy tak, że popłakała tam 3-4 minutki i szła spać dalej, ale dzisiaj po 20 minutach poddałam się i po prostu poszłam do niej. Siedziałam obok niej, aż zasnęła. Zrobiłam coś, czego wstydzę się, muszę przyznać. Wiem, że nie powinnam i że to jest zły nawyk, dlatego nie chciałabym tego kontynuować, ale włączyłam jej po prostu bajkę na telefonie. Wyciszyłam dźwięk, więc miała tylko obraz, ponieważ to ją uspokoiło. Tylko to sprawiło, że przestała wrzeszczeć i płakać po prostu tak histerycznie i że położyła się, bo tak to stała w łóżeczku, nie chciała po prostu nic. Wiecie, szarpała za śpiworek, żeby ją rozbierać, wyrzuciła wszystkie zabawki z łóżeczka, po prostu to był jakiś szał ciał normalnie. Więc na spokojnie ją położyłam, powiedziałam, że dobrze, tutaj włączę jej bajkę, usiądę obok i że będę tutaj. Tak naprawdę po paru minutach już nawet jej nie oglądała, tylko już wzrok był gdzieś indziej, kręciła sobie włoski, już odpływała. Więc parę minut jej to zajęło, żeby się uspokoić, ale zasnęła. Tyle, że ja już byłam wybudzona i po prostu nie mogłam spać. Na szczęście rano mój mąż się nią zajął i ja sobie dospałam trochę. Wstałam, a tutaj zapach po prostu świeżo wypieczonego chleba w całym domu. Mój mąż właśnie z rana upiekł nam chleb i jeszcze zostałam poinformowana, że będzie dzisiaj babka przekładana czekoladą, także w ogóle super. Teraz poszli do parku, stąd właśnie mam chwilę, żeby tutaj do was się odezwać. O, nie wiem, jak macie jakieś rady, to dajcie, ale szczerze mówiąc nie wiem, odnośnie tego snu. Lekarz tak powiedział właśnie, żeby nie iść do niej od razu, żeby nie wyciągać jej z łóżeczka, bo prawda jest taka, że jak wyciągniemy ją z łóżeczka, to ona naraz chce chodzić po domu, ściąga zabawki, ona po ciemku chce po prostu, nie wiem, różnymi rzeczami się tutaj bawić, bo ja kiedyś wspominałam, że my światła nie zapalamy, tylko w domu po prostu jest ciemno. A ona mimo wszystko próbuje i różnych rzeczy chce oglądać. Ostatnio zaczęła nam się ładować do łóżka, a ja nie chcę, żeby ona z nami spała. Pierwszy raz od urodzenia, czyli po 2 latach, pierwszy raz ostatnio z nami spała, ale ja nie potrafię z nią spać po prostu w łóżku, ja nie potrafię zasnąć, więc jak tylko ona zasnęła, to ja po prostu się wyślizgnęłam i spałam na kanapie. Także w ogóle, ja nie wiem, co wy sobie tutaj teraz o mnie pomyślicie, ale człowiek jest zdesperowany po tylu tygodniach, takich wiecie, raz śpi, raz nie śpi, z powodu braku snu człowiek jest naprawdę zdesperowany, więc raz jej pozwoliłam spać w naszym łóżku ostatnio, ale to nie jest coś, co chciałabym kontynuować naprawdę i tak samo dawanie jej, włączanie jej bajki w środku nocy, to też nie jest coś, co chciałabym kontynuować, także mam nadzieję, że to jest tylko faza i nie wiem w zasadzie, jak sobie z tym poradzić. No,
20 minut dzisiaj wytrzymałam jej płaczu, stała w łóżeczku i płakała, ale później się poddałam, także... Ten vlogmas, mam wrażenie, to będzie po prostu jakaś, nie wiem, taka pamiątka z tych nieprzespanych nocy chyba tego jej wieku dwulatka, bo ja nie wiem. Choinka, jak widzicie, ubrana, pięknie się prezentuje. Ja jeszcze muszę iść teraz zapakować paczki, bo pewne rzeczy do zwrotów muszą iść z moich zakupów właśnie na Black Friday, także to muszę iść popakować. Mam dzisiaj projekt dla niej, mam nadzieję, że nam się uda go zrealizować po południu, bo jak wrócą z parku, to pewnie pójdziemy na drzemkę. Tak jak wczoraj chyba Wam wspominałam, lekarz zasugerował, żeby wysyłać ją po prostu do spania troszkę wcześniej, więc wczoraj się udało, za 15:09 była już w łóżku. No, będziemy przesuwać to. Mój goal to jest tak, żeby właśnie o 8:00 już była w łóżku, żeby szła spać. Zobaczymy, czy to pomoże. Czy ja nie mówiłam, że mam bzika odnośnie tej kolekcji właśnie Heart and Hand z Magnolią, czyli to jest znowu ta kolekcja właśnie Joanny i Chipa Gaines. A tym razem mam tu właśnie takie koszyki. Ja już mam takie koszyki w domu, tylko malutkie, na ścierki Oliwii. Natomiast tutaj dokupiłam takie, dlatego że stwierdziłam, że te mi tu w ogóle nie pasują. To są fajne koszyki również. I też z Targetu, ale nie wiem, czy właśnie oddam, czy zostawię, zobaczymy. Ale po prostu bardzo się rzucają w oczy i stwierdziłam, że wymienimy na te, ale nie wiem, czy... Ha! Idealnie pasuje, zobaczcie. No. Chciałam tutaj takie koszyki właśnie na tej półce, żebym mogła chować Oliwii klocki jakieś czy coś. No nie wiem, jak to wygląda, chyba dobrze. Szczerze? Chyba mi się podoba. Są właśnie takie czarne, pasują do tego wszystkiego, do tych elementów, które tutaj mamy. Jej! Sprawdźmy, jaka tutaj dzisiaj dla nas herbatka. Powiem Wam szczerze, że nie idzie nam picie tych herbat jakoś tak. Mój mąż chyba nie bardzo jest przekonany. O, tutaj. Tu jest trójeczka. Cytryna. Cytryna, imbir i miód manuka. To może być dobre. To może być dobre. Nasza dzisiejsza lektura do lunchu. Pick a Pine Tree. Tę książkę akurat wypożyczyłyśmy z biblioteki, ale tak mi się podoba, że kupię jej tę książkę, chociaż może już zamówiłam, nawet nie pamiętam, żebyśmy miały na lata, bo uważam, że to jest taka fajna sezonowa książka i będzie z nami no na dłużej. Lift the tree above your head, bundle it upon your sled, or if you live very far, bring it home atop your car. Now. Dziecko poszło na drzemkę, mąż też, siedzę sobie tutaj sama i za chwilę będę zajadać grapefruta. Kupiłam sobie ostatnio grapefruty, bo stwierdziłam, że będę jadała jednego dziennie. Potrzebuję obniżyć cholesterol i to bardzo, bo w zasadzie to od wielu lat już się borykam z bardzo wysokim cholesterolem i nie wiem za bardzo, jak go obniżyć. Pewnie ruch. Gdybym tak zaczęła 30 minut dziennie chociaż ćwiczyć, to pewnie by pomogło, przynajmniej tak mówi mój lekarz, ale ciężko mi by gospodarować te 30 minut. I tak stwierdziłam, że zacznę może codziennie sobie jeść właśnie innego grapefruta. Oni śpią, ja też muszę pojechać zrzucić paczki, właśnie te zwroty, żeby to mieć z głowy, także to też pojadę teraz załatwić. No a po południu będziemy robić ten projekt, który sobie przygotowałam dla Oliwii. Grejpfrut zjedzony. I wcale nie było tak źle, wbrew pozorom był słodki. Albo ze mną jest coś nie tak. Dobra, zbieram się wysłać paczki. Po drzemce należy się przekąska. Proszę, kochanie, weź sobie. No. Musiałam się na chwilę posiłkować telewizorem, bo chodziła mi tutaj z tą miseczką wszędzie, więc siedzi teraz na kanapie, kończy tak naprawdę już jeść, ale włączyłam jej bajkę, dlatego że chciałam się tutaj do Was odezwać.
standardowo Wyspa Puffinów z Netflixa, właśnie ona bardzo lubi tę bajkę, ona jest taka bardzo spokojna, ale też dużo jest tam ciekawych informacji. Ja na przykład wiele rzeczy się nauczyłam z tej bajki, także super. Jeżeli jeszcze nie znacie, to oczywiście bardzo, bardzo zachęcam. Naprawdę jest taka bardzo, bardzo spokojna, też te kolory nie są takie przeładowane, więc tak i wizualnie, i słuchowo ona jest bardzo przyjemna dla dziecka. Mówiłam Wam, że zamówiłam kartki świąteczne i tak sobie pomyślałam, bo przecież nie ma piękniejszego prezentu od wnuczki dla dziadków niż właśnie zrobiona kartka własnoręcznie, dlatego też zrobimy takie kartki. Myślę, że wyślę właśnie mojej mamie i też dziadkom Oliwii i wyślę również mojemu bratu i Tomka bratu takie właśnie ręcznie robione kartki od Oliwii. No nie wyślę każdemu, dlatego że to by było za dużo po prostu dla nas tutaj teraz do roboty. Przygotowałam sobie wszystko, więc już Wam pokażę, co będziemy robiły. Kartki, które zamówiłam, są 5x5 cali, więc tutaj docięłam sobie, to jest taki specjalny papier do farb akwareli, więc to jest, tutaj mam 5x10 cali i po prostu chcę, żeby ona sobie pomalowała właśnie akwarelami na niebiesko, gdzieś tam, wiadomo, to nie będzie całe pokryte, tylko jakieś takie plamki, to się tak fajnie rozleje. To jest taki gruby papier, tutaj już mam przygotowane, bo ja mam akwarele po prostu dla niej. To są jakby takie tabletki. Każdy kolor mam oddzielnie, tutaj mam wodę, pędzelek, więc pomaluję to i jak wyschnie, to ja po prostu przetnę to na pół i wtedy będę miała jakby dwie, czyli w sumie szykuję cztery takie kartki przez nią robione i tutaj mam kupiony zestaw różnych takich naklejek i stwierdziłam, że jak to wyschnie, to przykleimy jakieś drzewko, tylko jeszcze nie wiem z czego, ale zrobimy drzewko, po prostu taką choinkę. I to są takie różne właśnie cukierki do ozdabiania. Zastanawiałam się, czy nie zrobić tego jako oddzielny projekt dla niej, po prostu dekorowanie takiego drzewka. No ale nie wiem, może tak mi się wydaje, że wykorzystamy właśnie te kartki. Wiadomo, że takie małe dzieci no po prostu uwielbiają naklejki, więc ja mam zapas takich naklejek. I tutaj mamy na przykład takie śnieżynki, więc dodamy sobie te śnieżynki gdzieniegdzie, no niektóre będą za duże. Ale znalazłam też również takie naklejki, zwierzątka właśnie leśne i tak mi się bardzo spodobały, bo one są takie właśnie mega świąteczne. Więc też przykleimy koło tej choinki jakieś takie zwierzątko, więc tak sobie wyobrażam właśnie choinkę udekorowaną. Jakieś tam śnieżynki i takie zwierzątko. I tutaj mam jeszcze już od wielu lat tak naprawdę jakieś takie paski. Widzicie, tu już nawet niektóre mam odklejone, że jest pusty. Ale to po prostu są takie paski dekoracyjne właśnie też do tworzenia takich kartek świątecznych własnoręcznie. Więc może coś tutaj dobierzemy, żeby zrobić ramkę na przykład. Ale to może być już za dużo, więc zobaczymy. Taki jest nasz projekt na dzisiaj. Tak naprawdę to chyba głównie malowanie, bo nie wiem, czy to dzisiaj wyschnie, czy może będziemy dopiero jutro przyklejać. Korzystając z tego, że jest jeszcze widno, to przyszłyśmy właśnie sobie na plac zabaw. Ani nie czeka na mamy. No wchodź. Jeżeli chodzi o rozwój fizyczny, to może później faktycznie zaczęła raczkować czy chodzić. Dalej jakby w normie, ale jednak troszkę później niż jej koleżanki. Ale tak naprawdę teraz to wspina się wszędzie, mam bardzo mocne nogi, naprawdę na spacerach cały czas chodzi. Ja już nawet wózka ze sobą teraz nie biorę. Ale prawda jest taka, że jest mega silna, wszędzie się wdrapie. Ładny listek znalazłaś. Szeleszczą liście. Dwa listki teraz masz. Wow. No, liście szeleszczą. Można zdepnąć i posłuchać. Widzę, że przyjechał food truck. To jest z meksykańskim jedzeniem.
Mój mąż ostatnio ma bzika na punkcie meksykańskiego jedzenia, jakoś to chyba jego ulubione. Stwierdziłam, że mu zrobię niespodziankę, bo food truck przyjeżdża chyba raz w tygodniu tylko, więc kupimy mu tu coś, a ja mam w domu zupę chyba z pieczonego ziemniaka, jeszcze to sobie zjem. Tak jak widzicie sobie, ciężarówka w środku gotują. Wzięłam mu enchiladas, $12, 3 sztuki. Także musimy chwilkę zaczekać, zrobią je nam i pójdziemy do domku. W trakcie jak byłyśmy na spacerze, wszystko nam tu wyschło, pocięłam już na kawałki. Mamy klej, mamy choinki, mamy naklejki, zabieramy się do roboty. Tu jest jedna, i tam druga. Wybierz sobie teraz zwierzątko, które przykleimy na tę kartkę. Jelenia? No dobrze, proszę. Także spróbujemy oderwać tak, żeby się nie, nic nie ułamało. No proszę. O, może będzie żył. A teraz jakie zwierzątko przykleimy na tę kartkę? Które? Liska? Dobrze. Proszę. Proszę. Przyklej liska. No, tutaj. Lis, tak. Lis. Pat, pat, pat. Mocno, żeby się przykleiło. No i skończyłyśmy. Zobaczcie. Taka prosta aktywność, jak właśnie malowanie farbami. Tło jest. Później trochę pomaziała klejem, przykleiłyśmy choinki wspólnie, żeby było prosto. Dokleiłam tylko pnie, a później ona już przykleiła wszystkie naklejki, czyli to, co dzieci w tym wieku lubią najbardziej. I przepiękne kartki są. I jeszcze jedna kropelka gdzieś jest. O tak. A jeszcze jeden żółty. Brakuje żółtego. Jest żółty. No, gdzie żółty jeszcze będzie? Tutaj, tak. No i widzicie, kartki skończone. Tak wychodzi, że vlogmasy zamiast być tygodniowe będą chyba częściej. Pierwszy był z 2 dni, ten z 1 dnia, ponieważ odzywam się teraz do Was, żeby się pożegnać. Wydaje mi się, że to był już dosyć długi vlog. Tak, kochanie, idę. Tata zaraz wróci. Tomek pojechał do sklepu po kawę, ona czeka pod drzwiami, aż wróci. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że zaczerpnęliście inspiracji. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, do śledzenia mnie na Instagramie. Do zobaczenia wkrótce.